Siema, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym odcinku Łowcy Legend postanowiłem przyjrzeć się bliżej dobrom oferowanym przez Ligę Portugalską, która jakby nie patrzeć jest wciąż jedną z najmocniejszych dostępnych w całej grze i plasuje się aktualnie na 7 miejscu, nie wliczając w to oczywiście sztucznie stworzonej Ligi Ikon. Ale owszem, z Ligi NOS bez problemu da się złożyć nie jeden złoty skład, z tym, że pole faktycznego użytecznego wyboru wśród złotych kart ogranicza się raptem gdzieś do 20 i to właśnie część z nich znalazła się w dzisiaj testowanym przeze mnie gronie. Natomiast dwójka piłkarzy, która zaciekawiła mnie tu najbardziej, to po raz drugi w tym roku duet Dumbi oraz Martinsa. Obaj ci panowie znaleźli się w pierwszym odcinku Tanie, ale dobre do FIFA 18, tylko że jakby nie patrzeć, odcinek ten nagrywany był jeszcze chyba na Early Access przed premierą gry, a co za tym idzie, sama gra od tamtej pory zmieniła się przez liczne aktualizacje, a ponadto aktualnie przeciętny skład rywala jest o wiele mocniejszy niż w okolicach premiery gry. Natomiast ku mojej uciesze, Dumbia i Martins wcale się nie zmienili. W swoim przedziale oceny ogólnej wciąż są istnymi perełkami i uważam, że są to aktualnie najlepsi zawodnicy dostępni w lidze portugalskiej, która mimo wszystko ma trochę braków, bo chociażby trudno znaleźć tutaj naprawdę solidnego lewego pomocnika czy też skrzydłowego, a testowani dzisiaj Rafa oraz Acuna teoretycznie wyglądają jak solidni, tani zawodnicy na te pozycje, ale w samej grze czuć, że brakuje im nieco umiejętności. Ich strzały i podania nie są zbyt dokładne, nie mają oni wystarczającej siły, by masakrować obrońców i w ich przypadku ogólnego lepszego wrażenia nie sprawia nawet fakt posiadania 4 gwiazdek sztuczek, a przypominam, że kiedyś to było, bo w tej lidze występowali piłkarze tacy jak Gaitan, Varela czy Nani i ci zdecydowanie dawali radę. A tutaj w drugiej linii radę dają za to oczywiście Pereira oraz Pizzi i ci zawodnicy chyba nawet lekko wyróżniają się w swojej klasie na tle całej gry. Ten pierwszy jest nam dobrze znany z poprzednich sezonów i nie zmienił się na przestrzeni lat, natomiast Pizzi podtrzymał swoją formę po zimowym upgrade'zie FIFA 17, a nawet ją poprawił, bo Portugalczyk nominalnie występujący na pozycji środkowego pomocnika oceniony jest na 82, ale już jako ofensywny pomocnik jego overall wynosiłby 83, a więc jest on typową małą, ale ukrytą bestią i zresztą na SPO pasuje idealnie, gdyż ma 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, 79 tempa, 77 strzałów, 83 driblingu i 81 podań, a więc statystyki niewiele gorsze od najniżej ocenionej karty ikony Deco. Natomiast idąc dalej, to niewiele dzieje się na środku obrony, w której błyszczy głównie Jeremy Mathieu, no a to mówi już samo za siebie. Chociaż obiektywnie przyznać też trzeba, że w tym roku Francuz radzi sobie chyba najlepiej w historii i to również pomimo faktu, iż wciąż ma on wyższą pracowitość w ataku niż obronie, aczkolwiek jak widać na jego przykładzie to wzrost i siła potrafią uratować FIFA 18 sytuację. Ale już o wiele lepiej spisywali się od niego boczni obrońcy Pereira oraz Teles. Ci dwaj z pewnością poradziliby sobie w o wiele mocniejszych składach, ale też jasno przyznać trzeba, że brakuje im sporo umiejętności chociażby do takiego Antonio Walencji, aczkolwiek mają oni wszystkie podstawowe atuty, by grać na tej pozycji. I tego nie można niestety powiedzieć o bramkarzach, a przynajmniej o tym rezerwowym, bo o ile Rui Patricio broni po prostu poprawnie, to Iker Casillas, tak jak w każdej innej FIFA, ma jednak braki fizyczne i problemy z łapaniem piłki, przez co nie jest bramkarzem, którego z czystym sumieniem mógłbym polecić, no chyba, że ktoś szukałby golkipera, który ma problemy ze strzałami z dystansu. Polecić mogę na szczęście za to cały czas Dumbię i Martinsa. To jest nieprawdopodobne, że Iworyjczyk przez tyle lat cały czas jest rzeźnikiem i mogę to znowu powtórzyć i mam nadzieję, że nie jest to ostatni raz, bo w lidze portugalskiej tak naprawdę jest on aktualnie bezkonkurencyjny. Wśród testowanych tutaj napastników znaleźli się jeszcze chociażby Soares oraz Marega, ale obaj nie są nawet w połowie tak skuteczni jak sam Sadio Dumbia. Mimo to z ligi portugalskiej da się złożyć dość użyteczny skład, chociaż nie wydaje mi się, by większość osób dałaby radę łatwo, lekko i przyjemnie wygrać im, no chociażby pierwszą ligę. Ale jeśli to by się stało, to z pewnością właśnie z pomocą przede wszystkim Dumbi oraz Martinsa, których tutaj stawiam na piedestale. Niewiele mniej użyteczni są Pizzi, panowie Pereirowie, Teles oraz Patricio, którzy również dają gwarancję solidnej i równej formy, a jako chemistry byczy sprawdzą się Salvio, Mathieu oraz Rafa. Na reszta jest milczeniem. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!